No i witam was serdecznie z planety Herbus, gdzie będziemy wyłączać sama. Mamy jeszcze taką windę. Będziemy wyłączać sama numer 1. Ale jakiś tutaj profesorek. Co ty tu masz? O, i to jest to, czego szukamy. Przede wszystkim zabierzmy sobie kartę. Karta dostępu nam się sprzyda. Trzymaj granulata. Pyk. Takie właśnie rzeczy zastosujemy. Ma to samo Uzi z tłumikiem. Ty tu nic nie masz, w porządku. Lornetka, nie będzie potrzebna. Controller sama. Okej, pierwszy sam nieaktywny. Bierz się za drugiego. No i bardzo dobrze. W końcu udało mi się pierwszego sama zniszczyć bez odkrycia, ponieważ ta misja, jak i następne, będą tak zwane misje po cichu. Znienawidzone przez FPS-owców, ale jednak one dostarczają pewnych rzeczy, które nam się powinny jednak spodobać. Teraz został nam sam dwójeczka, sam trójeczka już na kompleksie bazy Zetroxu. Więc kawał drogi nas czeka. Czeka nas obejście tutaj dookoła. I niestety tak będziemy szli. Tamtą rurą nie dojdziemy. Nie będę wam pokazywał. Musicie mi zaufać, że nie dojdziemy. Tak więc ciągniemy z buta po ładnych lasach Herbusa. Tą rurą byśmy, kochani, nie doszli, dlatego od razu kieruję się w tą stronę. Napotkamy tu pewnie jakieś pojedyncze patrole, jakieś dinusie. Ja myślę, że to jednak przewinę. Jak się nie będzie coś ciekawego działo, to to przewinę. Spotkamy się na miejscu. Okej, jesteśmy z powrotem. Teraz tą rurę widzimy z drugiej strony. Jesteśmy z drugiej strony góry. Przeszliśmy taki właśnie kawałeczek. Idziemy dalej. Nic takiego ciekawego nie napotkałem po drodze. Jednego cielasa sprzątłem. Nie był jakiś wymagający. Aż myślę, że ten kawałeczek dalej sobie pojedziemy już razem. I te wspaniałe dźwięki lasu. Na razie na radarze nic nie ma. Ta misja będzie o tyle trudniejsza, że w drodze do bazy Zetroxu, tam gdzie jest wahadłowiec, będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko tam dotrzeć, ponieważ trzeba będzie znowu z tego sama wypylić mniej więcej tutaj na górną część mapy, gdzie jest sektor 1.03 i trzeba będzie przejść tymi lasami i zaatakować tą bazę od tej strony, przekraść się właśnie od tej strony, ponieważ frontem, tu przez tą polanę, tu jest polana, tu są lasy, po prostu, no, dojść tutaj przez te wszystkie bajzle będzie naprawdę ciężko, ponieważ tą misję próbowałem przejść z różnych stron, atakować tą bazę z różnych stron i powiem wam szczerze, co za skurwiel. Że ciężko. Taki ma żółciutki kombinezonik, menda. Zbierajmy oczywiście te urządzenia maskujące. Im więcej, tym lepiej. One będą bardzo, bardzo potrzebne. Już prawie dochodzimy do sama drugiego. Taka otwarta polana. Nie. Tam widzę dwóch cielasów. To podróżowanie jest właśnie męczące, dlatego ja to będę skracał tak jak przed chwilą skróciłem tą drogę do sama drugiego. No kawałeczek, bo kawałeczek, ale już zawsze.
Tu mamy pojazd. Oczywiście tego pojazdu nie będziemy używać. Ponieważ tym pojazdem jakbyśmy chcieli dojechać właśnie do tej bazy, to narobilibyśmy za dużo hałasu. Momentalnie by nas zauważyli, usłyszeli i misja skończyłaby się fiaskiem. Muzyka włącza się odpowiednio. Taki przerywnik muzyczny, że weszliśmy, że osiągnęliśmy cel, pewną część naszej misji. Tak jak mówiłem, do muzyki się nie mogę, tu taki mały bug był z tego co widziałem, z tymi drzwiami. Nie można się przyczepić, fajnie wykonane to jest, no nie jest jakoś graficznie zaawansowane, ale jest fajnie wykonane, naprawdę. Jesteś w pomieszczeniu kontrolnym drugiego Sama. Zniszcz co trzeba i spadaj stamtąd. Okej. W porządku. Kolejne urządzenie maskujące. Nie wiem, o drugiego Sama mamy z głowy. Na dół nie. Nie jadę na dół, bo tam jest kolo. Poza tym nie mam potrzeby tam jechać na dół. Logan, uważaj. Widzę kilka wrogich patroli na drodze do głównego kompleksu. Na północy jest trochę spokojniej. No właśnie, ona nam tu podpowiada, że widzi patrole, dlatego jazda tym pojazdem w tą stronę no jest bezsensowna, no pokażę wam czemu, zaraz mnie wykryją, tylko sobie oczywiście zapiszę, zrobię save'ika. Żebyśmy nie opuścili jakiegoś stanu gry, no i ogień, no. A może się uda przejechać, śmignąć szybko, nie wiem, zobaczymy. Na razie wszystko idzie gładziutko. Na razie wszystko gra, czyli jest dobrze. Już mnie tam któryś zauważył. Już się gęsto zrobiło. No właśnie. I Mission Finland, dokładnie tak jak w Return to Castle Wolfenstein. Intruder. Coś tam, coś tam. W głównym kompleksie wybuchł alarm, chyba o tobie wiedzą. Tak więc, oczywiście ja sobie wczytam. Tak więc jazda tym samochodem tu jest na podpuchę pozostawiona. A kawałek sobie podjadę. Pojazdy są dobrze wykonane. Powiem wam, że prowadzenie walkerów jest idealne, to już gorsze jest prowadzenie tych pojazdów, tych jeepów. Prowadzenie walkerów jest całkiem dobrze zrobione, muszę wam powiedzieć. Najlepsze no walkery już wam mówiłem i w Spec Force i tutaj, że są, jest kilka rodzajów walkerów. Najlepsze są te z rakietami i z karabinem, te są najlepsze. Teraz nas czeka galop. Tam jest ten gnój. Teraz czeka nas galop właśnie tu gdzieś na północ i tymi lasami, obrzeżami. Dojdziemy sobie do tego kompleksu.
Tak będzie niestety najlepiej. Gostek nas słyszy na pewno. Albo i nie. Otwarta polana, radzę unikać jednak pójścia przez tą otwartą polanę. Kierujemy się w las i obejdziemy wszystko dookoła. Przypuszczalnie tu możemy trafić na dinusi. No i tu jest bardziej pusto. No, na tych otwartych terenach, tak jak mówiła nam Kerry, jest bardzo, bardzo dużo patroli. Jak widać. Widzicie ich chyba tam, no. O. Nie ma sensu iść przez te otwarte połacie terenu. Poza tym tu gdzieś jest nasz samolot, ten płatowiec zaparkowany, ale my musimy gwiznąć inny. Tu jakaś otwarta przestrzeń nam się rozpostwiera, ale nie szkodzi. Trzymajmy się bardziej tego lasku, a nic nam się nie stanie. To jest właśnie dobrze, że gra nas tutaj nie ogranicza, że nam nie narysuje, masz stąd iść tu, obrzeżem tu i stąd tu, bo tu nie przejdziesz. Po prostu mamy do dyspozycji pewien obszar i trzymamy się tego obszaru. Możemy iść jak chcemy. Oczywiście no, tu jest takie pewne ograniczenie, że nas mogą usłyszeć, zaalarmować, że intruders, no bo to jest tak zwana właśnie misja po cicho. Ale to wiesz, jak masz łeb i chuj, to kombinuj jednym słowem. Trzech jełopów tutaj się zainstalowało. Już prawie dochodzimy do kompleksu. Jest kawałek chodzenia. Omijamy tą polanę, która jest właśnie na tym miejscu. Już widzimy w oddali wieżę kontroli lotów. Będziemy musieli się przedostać do kompleksu. Jeszcze jakiś patrol. Trzyosobowy. Ja się go postaram uniknąć. Już prawie, już prawie. Jesteśmy już pod kompleksem Zetroxu. Musimy się dostać do tej kopułki, otworzyć sobie wrota. Oczywiście musimy zrobić to dość umiejętnie i uważać, tam idzie jakiś dwóch oddałachów.
Krótka piłeczka i po meczyku, on ma kolejny. Ten ukrywacz. Granaty w tej misji raczej nam nie będą potrzebne, więc... Im więcej, pamiętajcie, im więcej urządzeń maskujących, tym lepiej. Mamy na razie 5. To jest wszystko mało. Widzimy broszurkę z Etroxa, bardzo ładna. Czy ja tu czegoś nie mam otworzyć? Tam jest pulpicik, dobra. Będziemy hakować, nie znamy hasła. Tutaj nigdy nie znamy hasła, to jest tylko taka ściemka. A! Nie wiem, co ja to zrobiłem. Włączyłem sobie nie to, co trzeba. Zhakuję jeszcze raz. Tu co było? Aha, było to. Dobra, nie uruchom procedurę testową, tylko otwieramy bramę. Otworzyliśmy sobie główne wrota do Zetroxu. I teraz właśnie będziemy musieli użyć tego wspaniałego urządzenia. Na terenie kompleksu roi się od ludzi Zetroxu. Widzę też kilka walkerów. W otwartej walce nie masz szans. Na lewo od głównej bramy jest skład kontenerów. Wśród nich masz szansę przemknąć się niezauważony. Zlokalizowałam centrum komunikacyjne bazy. Zanim stamtąd odlecisz, powinieneś je unieszkodliwić. Który to budynek? Trochę za szybko to chciałem zrobić. Zaznaczę ci go na nawigatorze. I wykryli mnie. W głównym kompleksie wybuchł alarm, chyba o tobie wiedzą. Okej, to tą misją zajmiemy się już w następnym odcineczku. Mniej więcej na tej zasadzie polega przekradzenie się. Oczywiście ja to za szybko zrobiłem, za dużo zahałasowałem. Życzymcie się, see ya, do następnego odcineczka z Chroma.